Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jarzyn i muszę wam powiedzieć, że zwaliłem sprawę, ponieważ nie zapisałem gry i teraz właśnie poświęciłem godzinkę, żeby to wszystko zrobić tak jak było i mam nadzieję, że udało mi się jak najlepiej to cofnąć, najlepiej to zrobić. No po pandzie zwaliłem, czyli no oczywiście zrobiłem ten wynik 2-2. Tutaj są już inni strzelcy, także no przepraszam was. I sprzedałem tylko jednego zawodnika, czyli tego Miki van der Harta. No i wpływały też inne oferty, ale w ogóle tym się nie interesowałem. A my teraz kontraktujemy nowego bramkarza, czyli Milana Hece. Ile on będzie chciał inkasować? Tego nie przewidziałem, no dobrze. Roczny kontrakt. 4-letni co najmniej. Ewentualnie 3-letni. No to nie. Rocznym kontraktem za takie pieniądze? Nie ma mowy. Nie ma żadnej mowy. Trzeba będzie znaleźć jakiegoś nowego. Puściłem nowych skautów, a ja zobaczę, kogo jeszcze potrzebujemy w naszym składzie. Tak jakby nie patrząc, mamy dwóch LP, jednego PP. To już może budzić pewne znaki zapytania. Trochę mało obrońców, czyli coś sądzę, że jednego ściągniemy. Albo nie, zagram na czterech obrońców. Ewentualnie ze szkółki kogoś weźmiemy, ale raczej SP będziemy szukać, bo tak mało tych SP. Ale tym razem zobaczymy, czy ktoś jest w ekstraklasie. Okno muszę zamknąć, ej. Biegański, właśnie nad nim rozmyślałem. Ale jakiś taki doświadczony zawodnik. Gajos, on chyba już reprezentował kiedyś barwy Poznania. Ewentualnie Dominik Furman. Tomasiewicz może też zechciałby przejść. Raporty nam później przyjdą za bramkarze, a my gramy, będziemy grać zaraz następne spotkanie, które rozegramy z Górnikiem Zabrze, a nam przyszły właśnie oferty. Marchwiński na roczne wypożyczenie do FC Lorient? Jak najbardziej, bo tutaj nie będzie miał szans nagrania, to tam się może rozwinie. Bartosz Nowak też zaskakująco wygląda, nie ukrywam, to tam też do listy. My zajmujemy 9. pozycję w lidze, to jest coś niebywałego. Musimy coś zmienić w swoim postępowaniu, damy szansę Szatce. Sezonienko też może być ciekawy, to damy koto listy. O, albo Piotrek Starzyński. Też może chciałby zechcieć przejść do Lecha Poznań. Oni zagrają na 3 obrońców najprawdopodobniej. To my zagramy na 5. No tamta taktyka nie zdała egzaminu. No nie da się ukryć. Zrobiłem sobie tak, ale... Tak trochę dziwnie, taktyka nasza nowa. Zamiast Kurasia zagra Adriel Balua, za Murawskiego Karel Sturm. Bardziej wolę tego zawodnika, Szatka też również. Temu zmienimy, no dobra, szybka symulacja i zobaczymy, czy wygramy to spotkanie. Przegrywamy 2-1 i nie za ciekawie to wygląda. Iszak strzelił honorową bramkę i naprawdę musimy znaleźć nowego bramkarza, bo to wygląda tragicznie. Zajmujemy 10. pozycję w lidze, a jeszcze nie wszystkie mecze zostały rozegrane. No istna tragedia. 66 overalla? To chyba nie zadowala nas, nie? Ten plach najlepszy się wydaje, ale no nie ma szans, że tu przejdzie, no. Oho, ej, pierwszy raz widzę taką opcję. Lol. Mamy następne raporty odnośnie zawodników. Zubas, no 66 overall, to mnie nie zadowala, ale ten? Ojej, ciężko wygląda z tymi bramkarzami, to nie? O, ten może w sumie? Albo ten też jest kompetentny, uważam, zawodnik. No dobrze, to już mamy pewnych kandydatów na to miejsce, a nas czeka mecz z Krakowią. W sumie takim składem możemy wyjść, ale tym razem będziemy symulować mecz. Nie szybka symulacja, tylko wolna, ponieważ naprawdę to nieciekawie wygląda. My tutaj myślimy o zdobyciu Mistrzostwa Polski, a póki co to mamy 13. lokatę w lidze na 18 drużyn. To jest no nieciekawie, nie da się ukryć. Piłka w grze. Wychodzi na czystą pozycję, może oddać strzał i 1-0. Mamy gola już na starcie. Tragedia. Uwaga, jest faul, proszę państwa. Rzut wolny. Stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Kusi. Wracam do symulacji potem, nie? Ale chciałbym po prostu załatować. Dobra, zobaczymy, czy to wejdzie. Czy się uda ostrzelić bramkę? Nie tym razem. Ale piłka została przejęta. No, chyba trafi! I broni bramkę!
Weldę wymienimy. Póki co, później najwyżej się kogoś to rzuci. Kownacki. Niech coś zrobi, chłopak. To rzucimy drugiego napastnika, bo jednak trzeba gonić wynik. Tak. Gądzior, niech trochę wyjdzie w górę. I dobra, może jakoś to zda egzamin, oby. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. No tak blisko jest strzelenia gola. Kwadrans tego spotkania. Dawaj, dawaj, gol. 81 minuta i teraz Krakowia ma szansę i czy to będzie gol? Bednarek, dobrze, daje przedłuża nadzieję Lecha Poznań na wywiezienie chociaż jednego punktu. A ja nie gram w ogóle tą formacją. Kurde. Dobrze, teraz dajecie, pchacie to, robicie gola. Trochę za późno, wiem, ale wierzę w nich. Czy Lech Poznań wywiezie jakiekolwiek punkty z tego spotkania? I mecz się kończy 1-0 po golu w 13 minucie. Oferta transferowa za mleczko, ale ten gol... Oj, dużo hajsowe oferują Aberdeen. Może kiedy indziej. Ja się nie skuszę na taką ofertę. 16 lokata, 1 punkt na swoim koncie mamy. Przegrywamy wszystko jak leci. Tragedia, istna tragedia. Dobra, sezonienko 60 rada to raczej nie będzie. Piotr Starzyński jak najbardziej zainteresował nas ten zawodnik. Oj, Franciszek Plach chyba przedłużył kontrakt. Ale klauzula. Klauzulę odstępnego ma. Czy wykupujemy ją? Robimy hita transferowego, czy nie? Ten niedawno to, czy to już pozamiatany. Tego raczej nie będę sięgał, bo jednak też ma swoje lata. Wolałbym już takiego Placha. Zobaczymy, za ile go będą chcieli. Za dwójkę się uda, to zgarniamy, nie? Może coś tu ponad 2 miliony, damy 300 tysięcy. Czy się uda? Czy się zirytują? O kuźwa. Damy mniejszy procent. Piątkę. Ale tak... Takie coś może. No nie. Okej, zastanowią się. W sumie za takie pieniądze pół darmo praktycznie taki zawodnik, nie? Jak nie, to sięgamy po Franciszka Placha i mamy to gdzieś. Konrad Laimer przechodzi do Interu za 38 milionów. No nie, to taka opcja. Odrzucamy, sięgamy po Franciszka Placha. Chociaż tam był jeden Szwed ciekawy, to ten, od tego mi chodzi. Wypożyczenie może... Dobra, jak za pół darmo wyciągniemy, to zdecydujemy się na Strączka. Bańka. Petro Tiba, powaliło. Bańka, ja więcej nie wejdę. Za chwilę mu się kontrakt kończy, także jak chcecie coś zarobić, to... No, na pewno na procent się nie zgodzę, ewentualnie tak i tak. Chcecie coś zarobić, to spełnijcie moje żądania. Przemyśleć to jeszcze muszą, no dobra. Kłócimy się dalej. Niby mam pieniądze, ale wiecie. Lech Poznań też ma pieniądze, ale nie wydaje tylu pieniędzy, nie? Ponawiam swoją ofertę. No to jak nie zejdziecie, to będziecie mieli chłopa za darmo, no kurde. O, 10 mogę dołożyć. 50 mogę, o. Tyle. No to się walta. Strączek za tyle, któremu zaraz kontrakt wykasa, przepraszam bardzo. Franciszek Plach, za... Tak, zapłacimy odstępne 1,5 miliona za 29-latka. Sporo siana. Jak na polskie rytuały, zwyczaje, nie? No dobrze. Ważny czy kluczowy chcesz? Okej, ważny, koks. Umowa 4-letnia. 2-letnia. No to 3-letnia. Nie chcę do... W sumie mogłem dać. Kurde, dobra, odnowimy. Jaką premię on chciał? Tutaj premię za występy, to nie ma opcji. Dołożymy wam, dołożymy ci 300 i 20 tysięcy tego. Tutaj zejdziesz trochę i będzie git. Mogę mu dać tak z 2 miliony. Klauzuli jednak, ponieważ no może jakiś klub się zdecydowałby na wykup i bym zarobił jeszcze. Teraz ważny mecz. Lubomir Szatka chce cały czas grać. My zagramy to spotkanie tym razem. Antczak wyjdzie. Dobrze, może ten skład coś zaradzi, bo jednak to ciężko tragicznie wygląda. Kwestia Riza Murawskiego. Plach jeszcze nie zagra.
A więc czwarta kolejka polskiej PKO PP Ekstraklasy. Mam nadzieję, że wygramy to spotkanie, ponieważ naprawdę nieciekawie to wygląda. Dziewiąta lokata, Grupetto Termaliki, a nasza 17. Ogólnie jak robiłem właśnie to, co mówiłem, nie? Że musiałem strzelić dwa gole sobie i przeciwnikowi, to usunąłem sobie częstotliwość konstrukcji, kontuzji i dotkliwość, ponieważ nie chciałbym, żeby po prostu ktoś dostał kontuzji, nie? W czasie tego, jakbym grał właśnie tak, ponieważ zapomniałem zapisać, nie? Sytuacja Lecha Poznań wygląda tragicznie. Strefa spadkowa, a pamiętajmy, że to Legia była w strefie spadkowej, nie? Teraz piłka znakomicie przerzucona na linię. Oj. Dobrze, obrońca. Ciężka sytuacja. Mogłoby być gola, ale na całe szczęście. Okazja. 1-0 dla Grupetto Termaliki. Sytuacja Lecha Poznań wygląda tragicznie. Przegrywają spotkanie za spotkaniem. Nie ma faulu, dobrze. Co oni robią? Co się dzieje? Przypominam, że gram na Ultimate. Bednarek się ładną interwencją właśnie popisuje. Cofać do Kwekwiskiriego. I kończymy pierwszą połowę. Spadek formy Zioła Amarala. Nic nie zrobił w tym meczu. W ogóle go nie było widać. Miejmy nadzieję, że na drugą połowę się odpali. A my wyrównamy. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Dawaj. I za chwilę. Rzutka piłki przez Naskę. Obronił, ale piłka w grze. Gwizdek, dobra decyzja. Mnie krew zaleje. Ojej, przegrywamy spotkanie. Po jedynym kolu, a tak to całą grę prowadzimy. W innych spotkaniach wyglądało chyba podobnie, to nie? Skutecznie zawodzi. Tak samo jak obrona, czemu tutaj nie ma żadnego zawodnika? Dobrze. Pedro Reboczo wchodzi w pole karne, wrzuca i czy to będzie kolanczak? Za niski chłop. Podanie, ale... Popatrzmy, rzutka. Ja pierdzielę, co się dzieje w tym meczu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Kamiński jest! 92 minuta. Udaje się wyrównać spotkanie tuż przed końcem meczu i wywozimy chociaż jeden punkt. Zobaczmy powtórkę. Pięknie zszedł na lewą nogę i wpakował w dalszy słupek, dalszy róg bramki. Jakub Kamiński daje jakikolwiek punkt Lechowi Poznań po fenomenalnym podaniu Dawida Kownackiego, ale zobaczymy, może coś więcej się uda. Nie, chociaż jeden punkt. Cieszyć się, no nie możemy się cieszyć, bo jednak na 4 mecze żadnej wygranej i tylko 2 remisy to jest nieciekawa sytuacja. Witam, Jakub Knorewicz, dzień dobry. Dlaczego Plach nie dostał szansy na debiut? No uważam, że to jest za wcześnie. Potrzebuje czasu na aklimatyzację. Udało nam się wyrównać mecz w ostatnich minutach. Szczęśliwy, no nie da się ukryć, że to był szczęśliwy remis. Ale jednak robiliśmy akcję i kwestia czasu. Ale akurat ten czas trafił na ostatnie minuty meczu. Spodziewali się wygranej kibice. Musimy wyciągnąć wnioski i stać się lepszym, a o wnioski to ciężko póki co. Dziękujemy bardzo. Nie ma za co, pijcie wodę. Musimy coś poprawić, musimy coś zmienić, ale już z nowym bramkarzem. 16 lokata w lidze, najlepszy strzelec jest jakiś, nie ma, ale my mamy nowego bramkarza. Ten Salamon póki co, jak pierwszy mecz dobrze czyścił, to tu uważam, że póki co nie zdaje egzaminu. My musimy zmienić na zdecydowany pressing, ten pokoś 50, zawęźmy jeszcze grę bardziej, może coś to zmieni u nas. Szerokość gry też zawęźmy, rzuty rożne, niech będzie więcej ich. Eśpe, potrzebuję bardzo. Dominik Furman, ewentualnie Tomasiewicz, którego możemy za małe pieniądze wyciągnąć. Gajos ma już swoje lata, co jak co, to będzie coraz słabsze, ale Tomasiewicz może uda się nam jaki za 800-700 tysięcy wyciągnąć, bo jednak ma jeszcze 12-miesięczną ważną umowę. 700 tysięcy. Pedro Tiben nie ma opcji, usuń zawodnika. 750 może. To będzie uważam adekwatne wzmocnienie w środku pola. No przepraszam bardzo. Tyle pieniędzy nie wydam. Ogólnie to my jesteśmy na wygranej pozycji. 800 max. Jak nie, to wypad. Zastanowić się, muszą znowu, kurde.
No i przyjdą z tą ofertą i niech się walą. No, wypierda. Znaczy, adios. Musimy zatrudnić jakiegoś dobrego skauta. Łotysz ten będzie chyba adekwatny. Tak. Zostań naszym nowym skautem i będziesz szukał w Polsce. 9 miesięcy poproszę, a tego niech będzie sobie szukał w Czechach. Jak najbardziej może być. Dobrze. Mamy to. Jakbym zapomniał o synchronizacji. Następne spotkanie czeka nas z Lechią Gdańsk. Obyśmy to wygrali, musimy zobaczyć, kto jest w jakiej formie. Salamon Douglas w słabej. Skrzypczak też w słabej. Czerwiński, Kwekweskiri, Welde, Tiba. Woluwa jest w słabej. Ferreira, szybka symulacja. Jak sobie Franciszek Plach poradzi w debiucie? I następny remis. Flavio nam strzelił i Iszak dla nas. Oj. Jakoś ciąkamy punkty, nie? Jakieś punkty zdobywamy, ale to jednak nie jest wystarczająca liczba. W ogóle kto idzie na ten? Na powołanie? Połączymy szybko Kędziora z Kownackim. Dobrze. Pogoń Szczecin. Chciałbym z nimi zagrać, ale zapiszę jeszcze grę, żebym nie odwalił maniany tak jak ostatnio. Lech, zapiszmy. No i bajka. Witam Państwa na przedmeczowej konferencji prasowej. Proszę o zadawanie pytań. Duże szanse są na to, że nam się uda wygrać ten mecz. Bądźmy dobrej myśli, ale jednak wszystko może się zdarzyć. Ale osobiście uważam, że uda nam się przerwać tą złą pasę. Ciężko trenowaliśmy. Nowe taktyki zostały obrane i musimy lepiej zagrać. To jest najważniejsze i strzelić więcej, o jedną bramkę więcej niż Brutowcy. Zobaczymy. Transfery lubią ciszę, jak to mówią. Więcej czasu. Dziękuję Państwu. Się nie lada widowiska. Lech Poznań zmierzy się z Pogonią Szczecin. Pozostańcie Państwo. Witamy na stadion Poznań. Dzisiaj zmierzymy się z Lechem Poznań, z Pogonią Szczecin w rozgrywkach PKO PP Ekstraklasy. Będziemy śledzić dzisiejszy mecz. Państwa komentatorami będą dzisiaj, a oto w jakim składzie gra dzisiaj... No i Lech Poznań wychodzi w składzie. Franciszek Plach pomiędzy słupkami w obronie Kędziora, Szatka Milić Reboczo. W pomocy będzie pomagał Karlström z Murawskim. Po skrzydłach Kamiński z Adrielem Palołą. Cofniętego napastnika zagra Joao Amaral, a przed nim Mikeliszak. Może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Widzimy teraz skład Pogoni Szczecin. A teraz skład Pogoni Szczecin. Pomiędzy słupkami zagra Stypica. W pomocy Stolarski, Malec, Cech, Matynia, Dąbrowski z Gordonem i Kowalczykiem, Carlosem i Pikczarianem, a na szpicy zagra Parzyszek. Możemy zaczynać to spotkanie i Pogoń Szczecin zaczyna jako pierwsza. Jakub Kamiński wybiega, on biegnie, on ładuje na bramkę i czy to będzie gol? Ponad bramkę. W piątej minucie pierwsza groźna akcja kończy się niepowodzeniem. Mikeliszak, niecelny strzał. Paluła, bramka na 1-0, Lech Poznań wychodzi na prowadzenie. Ale czekaj. Spalony. To był Joao Amaral jednak, przepraszam. Gdzie tu był spalony, przepraszam bardzo, w tej kwestii. No to są żarty chyba. Oj, teraz Pikiczarian wychodzi na czystą pozycję. Przeszkadzają sobie zawodnicy. Całe szczęście spalony. Gdyby nie było, to byłby rzut karny, bo tam sfaulowałem jednego zawodnika. Podaje to Paloi, wychodzą na czystą pozycję. Wchodzi do środka pola. Czeka na innych zawodników, ale się nie doczekał. Karny. Rzut wolny, dobra, czy uda nam się wykorzystać? Jak rozegramy to inaczej. Dwóch zawodników, niech ten ładuje Iszak, czy to gol? Bo w końcu bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Jest dobrze, prowadzimy 1-0. Mikel Iszak, piękna bramka. To już będzie jego czwarte trafienie w 6 meczach. Rośnie nam tutaj król strzelców.
teraz Lech Poznań w kontrataku. Podanie do João Amarela, wychodzi na czystą pozycję. Strzał po ziemi. Nie trafia w bramkę, tragedia. Mikel Liszak sobie zejdzie i niech sobie zagra, ponieważ jest bardzo zmęczony. Ale ta sytuacja to powinno być już 2-0, nie oszukujmy się. Faul był zawodniku Lecha, teraz Adriel Baloa. Powiem szczerze, nie wiem jak mógłby paść tu gol. Baloa na czystej pozycji. Baloa wrzuca w pole karne na Sobiecha i Słubę, poprzeczka. Taka sytuacja, tak blisko podwyższenia i zapewnienia sobie wygranej. Dobra, trzeba będzie już bronić wyniku. Oj. Do końca jeszcze mogą wyrównać. Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. W końcówce meczu Pogoń Szczecin wyrównuje. Ja pierdzielę. Całą drużyną zaatakowali, przejęli, nas zgardzili. Franciszek Plach miał to na rękawicy. Miał to na rękawicy, ewidentnie zawodnik. Dostaje piłkę, co teraz nią zrobi? Ale strzał zablokowany. Aj, będzie rzut karny. Ręka. Franciszek Plach, wierzę w ciebie. Strzela w prawo. Nie trafia! Mamy jeden punkt. Dobrze. Ciężki mecz Lecha Poznań, niestety nie udaje nam się znowu wywieźć 3 punktów i przedłużamy nieszczęsną serię. Ta ostatnia asystę miał? Co? Jakim prawym? A podsumowanie ogólne to jest dobra. Ale ja debil. Musimy coś zmienić ogólnie w taktyce. Alinetty przechodzi do FC Metz na zasadzie wypożyczenia, a my musimy zmienić taktykę. Wytyczną dokładnie. Milić. No jest ustawione, pozostawaj z tyłu. A tu myślę, to jest. Nie. Cofa się między obrońców. Uważam, że to będzie dobre. Będzie dobrze wspierał dzięki temu obronę. A Murawski raczej w środku pola sobie poradzi sam. Czy brakuje nam jakiejś jakości? Uważam, że to może być drużyna mistrzów. Zobaczymy na transfery innych klubów. Warta się bawi za duże pieniądze. Milion. Śląsk to też. Oj, Krakowia w ogóle. Jagiellonia zarobiła. Tutaj Lechia też. No Piast też na mnie zarobili. No tak, to chyba nic ciekawego. Dobra, zobaczmy sytuację w tabeli, bo to... Nieciekawie wygląda, nie to. 16 lokata, 4 remisy, 2 przegrane, 2 porażki, 8 bramek straconych, to nie jest tak źle, ale co nie mówi też jest dobrze. Na przykład taki Raków, nie ma żadnego meczu straconego, przegranego. Ten obrońca może nas w przyszłości zaciekawić. Szota też może być ciekawym zawodnikiem. No i dobrze, symulujemy pierwszą godzinę, raczej topniemy okienko transferowe. Szkoda, że nie można w tej grze rozwijać takich instytucji klubu, czyli na przykład centra treningowe, rozbudowywać na przykład stadion, takie inne sprawy. On zuma? Mam. Kończymy okienko transferowe. Zobaczymy, czy jakaś oferta jeszcze przyjdzie. Bo nie ukrywam, jakby przyszła jakaś oferta za poważne pieniądze, to byłbym w stanie wypuścić zawodnika. O, jakaś przyszła. Mleczko. Piast Gliwice. Nie ma takiej opcji. Oni nie chcieli mi po to broci sprzedać, to ja im na pewno nie sprzedam. No chyba jednak nie przyjdzie żadna oferta. I kończymy właśnie teraz okienko transferowe. Co się wiąże z tym, że kończymy też ten odcinek. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Bądźmy dobrej myśli, że w następnym odcinku wyjdziemy z tego dołku formy. Wyjdziemy na wyższe pozycje, po to by chociaż wywalczyć grę na międzynarodowej scenie. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji, no i może jakiś ciekawy komentarz. A ja wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się, nie zmieniajcie się. Buenos dias. Albo adios.